2 grudnia 2021. Mamy za sobą połowę oceanu i połowę czasu. Przed nami jakieś 1200 mil morskich do celu, czyli do St. Lucia. W związku z powyższym postanowiliśmy wysłać list na morzu takiej oto treści. Dolarami. Z dolarami. Takiej oto treści list na morzu, w którym napisane jest mniej więcej to, że my, oto załoga Bluebird, wysyłamy ten list na środku oceanu i prosimy każdego dobrego człowieka, który przypadkiem znajdzie ten list gdzieś na boskim brzegu, żeby poinformował nas, gdzie i kiedy on znalazł i wysłał tą wiadomość na wskazany adres mailowy. Na pokrycie jego kosztów załączamy te 3 amerykańskie dolary. Składamy papier na pół. Najważniejszy to sponsor. 3 dolary. Właśnie. 3 dolary za sponsorą Janusz and Company. W wodzie słodkiej. I nawet nie chcę za to żadnej reklamy. Nie. Nie polecamy Janusza. Ktoś tam mówił, że miałem jeszcze jakąś wizytówkę wrzucić, tak? Dobra. Została w samochodzie. Bez przesady. Nie będziemy z tego robić wydarzenia komercyjnego. Medialnego. Medialnego. My tu skromni żeglarze jesteśmy. Taśmą. Ja bym to tutaj teraz wziął i skleił taśmą. Dalej taśmę. Ale dolary było. Co dolary są w środku, są widoczne. Regionowo. W paru miejscach zakleimy. Jeden lak zrobiony. Dawaj, jeszcze drugi tutaj. Jest idealny. Nigdy ci lepiej nie będzie. Ten, kto znajdzie, ma się odezwać? Tak, ma się odezwać. Mówię. Za te 3 dolary? Za 3 dolary. Ale poszło na wizję. Wszyscy słyszeli? Dobra, widać wszystko. Zwijamy jak cinkciarze. No, ale drugowie. Zaczynamy. Będzie dolar na wierzch. Kurde, patrz jak dobrze zalakowano. W niniejszym komisja losowania. Losowania. Palców nie włożymy. Dolar w środku, nie jeden. Lakujemy. Morskim korkiem. Dobra, trzeba by go teraz docisnąć, nie? Dobrze pić. Dobrze wchodzi? Jeżeli nie to go utniemy, to co będzie wychodzi. Myślisz? Tak, nie będziemy utniemać. O, wyszło moc! Całą moją masą! No oryginalne lakownica. Lepiej wyszło prawie jak niemalże jak z akcyzą. Ale macie tutaj jakiś label akcyzowy? Tak. No i gdzie to będzie rzucał? To zawsze na lewą burtę. Płyń ku morzom i oceanom, bądź znaleziona. Do zobaczenia! Trzymajcie kciuki!